Cześć, z tej strony Maciek Janiszewski, Domowa Siłownia. Witam Was na swoim kanale i zapraszam na kolejną recenzję, unboxing sprzętu do domowej siłki. Dzisiaj przyjechały już w czwartek, nie miałem czasu tego zrobić wcześniej. Rozpakowałem moje kolejne spełnienie malutkich marzeń, uzupełnienia mojego butikowego gymu Hantelki Hex. Do tej pory miałem tylko parę sztuk, 27,5, 32,5, czyli potężne hantle, których używaliśmy w treningach dnia, i parę 8, 2x8 kg oraz 2x10. Brakowało mi tego, brakowało mi hantelek Hex do pracy z moimi podopiecznymi, zarówno na bazie grupy, jak i podopiecznych, z którymi trenuję indywidualnie. Jeśli korzystacie w swoim życiu, w swoim asortymencie z takiej formuły bodybuildingowej, tak, czy trochę szukacie ćwiczeń akcesoryjnych z wykorzystaniem hantelków, czy hantelek, to one powinny być, tak? Mamy różne kierunki, hantle rozkręcane, regulowane. Mamy te hantelki, które też już wcześniej robiłem ich recenzję, czyli dwa hantle, ale wiele wag, tak? Tak zwane regulowane hantelki. No i dzisiaj hantelki Hex. Zobaczcie sobie, jak one przychodzą zapakowane. Klasycznie towar z Chin, jak połowa świata wyprodukowana w Chinach. Wszystko jest w kartonie, objęte jakąś tam opaską. Każdy hantelek w środku jest zapakowany w osobną folię. Wszystko klasycznie pokryte jakimś technicznym olejem, żeby nie pordzewiało w transporcie, więc towar przyjechał spoko zapakowany. Po rozpakowaniu, zobaczcie, wygląda tak. Mam nadzieję, że w jakiś sposób perspektywa jest tutaj zachowana i ukazana. Od 1 do 10 kg hantelki przeskok co 1 kg, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i później 12,5, 15, 17,5 i 2 razy 20. Tak, oczywiście bez sensu byłoby kupowanie hantelek w moim mniemaniu i odczuciu pojedynczo, więc wszystko parami, tak jak kiedyś mówiłem o ketlach, kupcie, nawet niech te firmy będą inne, różne, ale niech od razu będą takie same, bo później może być problem. Jaka cena? Skąd kupiłem? Nie boję się tego mówić w swoich recenzjach. Tak, to też jest po to, aby ten temat był podawany informacyjnie. Axo.pl 8 zł za kilogram. Ten secik od 1 do 20 kg to jest 240 kg, co daje 1920 zł. I to jest najtańsza oferta na rynku. Allegro klasycznie 10 zł za kilogram, plus przesyłka, hantelki Hex firmy Proud, dychę za kilogram na training showroom, więc 8 zł to 20% taniej. Dodatkowo właściciel, pracownik jego sklepu był w okolicy tutaj w Warszawie, więc przesyłkę dostałem gratis, tak? Warto zawsze zapytać, czy nie ma jakiejś takiej możliwości tutaj, żeby troszeczkę cebulionów zaoszczędzić, tak? Dlatego 8 zł za kilogram i tyle. I teraz pytanko, czy warto, czy nie warto, czy są lepsze hantelki na rynku, czy gorsze. Tutaj teraz możecie zobaczyć w przebitetce te dwie sztuki, które miałem, czyli dyszka i 8. Dziesiątka kupiona gdzieś w internecie jest po prostu taka sama, oraz jakaś tam firma Bodymax. 8 jest troszeczkę ta z Bodymaxu większa, tak? Te tutaj, które do mnie przyszły, jest 8 mniejsza, natomiast dychy są takie same i moje podejrzenie jest jedno. Posłuchajcie, pewnie ze dwie fabryki na świecie robią te hantelki. Kwestia tego, jakie ma logo na nim jest wytłumaczone, i kwestia ceny. Więc tutaj, czy jest logotyp, czy nie ma, moje odczucie, jestem prawie tego pewny, że tak naprawdę to są te same fabryki, to są te same
To są te same linie produkcyjne, natomiast inny logotyp i być może inna cena. I tu w ogóle w moim odczuciu waszej domowej siłowni czy mojego butikowego gymu nie widzę jakby sensu przepłacać, a 20% różnicy wydaje mi się, że jest ok. To jest stan na tam końcówkę maja, tak? 29-30 maj, 8 zł za kilogram Axo.pl. Inne sklepy oczywiście, to co widziałem przed podjęciem decyzji, 10 zł za kilogram, 20% taniej, więc opłacało się chyba to kupić, więc to sobie cenię. Posłuchajcie, jakość jest dobra, bardzo dobra, nie ma żadnych odbić, tak, guma jest ładnie odlana. Rączki są ok, jest tutaj jakieś moletowanie. Klasycznie, jeśli trenowaliście z hantelkami Hex, to wiecie, że jak one wyglądają. Nie ma żadnych tu zadziorów. Waga trzymana, zważyłem ósemki i ósemki na wadze mojej tutaj łazienkowej ważą 8 kg, piętnastki ważą 15, więc wydaje mi się, że można tutaj utrzymać tą opcję, że ta waga jest trzymana pewnie w granicy jakiejś tam niewielkiej tolerancji, ale mówię, ósemka waży 8 kilo, piętnastka waży 15, więc sprzęcik zacny, cena dobra i co? I czekamy na wykorzystanie ich w treningach dnia, również tutaj w pracy z indywidualnymi moimi podopiecznymi. Ja sam też tutaj będę nimi trenował i za kilka miesięcy jak zwykle wrzucimy kolejne wideo, jak one się sprawują. Jeszcze tutaj jedna taka króciutka rzecz. Słuchajcie, tak, z jednej strony ja sam prowadzę gym, pracuję z ludźmi, ale dlaczego tak mi się wydaje, mogę się wypowiadać o tym klimacie domowej siłowni, bo swoją pracę traktuję jako moją siłownię, jako moje domowe miejsce, gdzie również realizuję swoje cele osobiste, tak? Więc tutaj i to jest fajne, bo wydaje mi się, że sam dla siebie kupuję sprzęty, które chciałbym mieć, tak? Wykorzystuję je komercyjnie, wykorzystuję je osobiście, natomiast pracujemy tutaj w moim gymie. Mój gym jest moją domową siłownią i też to daje mi szansę przetestowania tego sprzętu, tak? Więc te hantelki, bardzo się cieszę, że się u mnie znalazły, bo będę mógł realizować swoje cele osobiste moich podopiecznych, ale również sprawdzić, czy to jest dobry zakup. To tyle. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało. Będzie mi miło, jeśli zostawicie kciuczek do góry, jeśli dacie subskrypcję. Ja Wam życzę miłego dnia i zapraszam na kolejne filmy z cyklu Domowa Siłownia. Trzymajcie się ciepło.